Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na polski punkt widzenia. Zaproszenie do naszego programu tego wieczoru przyjął dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog i wiceprezes Prawicy Rzeczpospolitej. Witam, Szczęść Boże, Panie Doktorze. Szczęść Boże, dobry wieczór. Panie Doktorze, dzisiaj mija 13 lat odkąd Polska wstąpiła do struktur unijnych. Wówczas przedstawiano wejście nas do Unii Europejskiej jako szansę na rozwój Polski. To była dla nas szansa? Wykorzystaliśmy tę szansę? Myślę, że bilans obecności Polski w Unii Europejskiej no wymaga naprawdę takiej rzetelnej oceny, nawet powiedziałbym więcej badań, które powinny zostać jakoś tam przeprowadzone, dokonane nie tylko przez polityków, ale rzetelnych badań przede wszystkim przez ekonomistów, jeśli mówimy o tej obszarze ekonomicznym. Mhm. Takiej, takiego, takiego bilansu nie było, owszem, mamy różne wypowiedzi, opracowania, często bardzo zupełnie rozbieżne. Różniące się w tej ocenie, więc to na pewno jest jakieś takie wyzwanie, bardzo odpowiedzialne. Natomiast politycy, cóż, politycy zapowiadali w jakiś sposób taką trochę powiedziałbym pewną ułudę, albo może trochę nie rozumieli niektórzy, dokąd, dokąd Polska zmierza, bądź też po prostu świadomie a, przedstawiali taki obraz, a, bardzo taki wyidealizowany wejścia do Unii Europejskiej. Trzeba powiedzieć, oczywiście. Ponad 77% Polaków w tych właśnie podczas tego głosowania, które miało miejsce w czerwcu 2003 roku opowiedziały się za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Ale wydaje mi się, że zdecydowana większość oczekiwała, że to będzie Unia Europejska, um, Europy ojczyst nazwijmy, jeśli nawet do końca tego um, może tak nie, nie rozumieli. Europy ojczyst, a zatem Europy współpracujących ze sobą państw, państw narodowych, Wymiany ludzi, swobodnego przepływu usług, towarów yy, i tak dalej. Nie będzie wiz, więc będzie możliwość tutaj no jakichś kontaktów. I rzeczywiście itd. wiz nie ma, właściwie do większości państw unijnych możemy wjechać bez żadnej kontroli. Na dowód osobisty nie trzeba mieć paszportu. Z tego Polacy korzystają, zresztą w różny sposób, e, począwszy od e, jakby, e, sposobu na poszukiwanie pracy, e, poprzez wyjazdy w bizne e, w, w, w biznesowe. Turystyczne, i tak dalej. I to chyba jest ten argument, który w znacznej mierze przeważa za tym, aby powiedzieć się za Unią Europejską. Zgadza się pan z tym? To znaczy, po prostu Unia Europejska, ta Unia, stara Unia, tak zwana, prawda, tego obszaru EWG, to jest właśnie taka Unia, o której pan, pan redaktor mówił, takich oczekiwań, ale to wydaje mi się jest pewien standard. Natomiast Unia Europejska przybrała chyba zupełnie inny kierunek. To znaczy kiedy wchodziliśmy nawet do Unii Europejskiej, to a w tej chwili ta ewolucja Unii Europejskiej przebiega w innym kierunku. To znaczy w kierunku Takiego modelu federalistycznego, czy nawet superpaństwa. No właśnie, superpaństwa raczej. I, I tutaj mamy tutaj takie, takie wektory pewne, a więc na przykład mamy tutaj um, pakt fiskalny, na przykład traktat lizboński. To są, to są właśnie te rzeczy, które się wydarzyły, które zmieniają kształt tak naprawdę Unii Europejskiej. A więc mamy do czynienia z Unią Europejską, która jest tworem federalistycznym. A nie, a nie na przykład takim właśnie państw, tych suwerennych państw narodowych, gdzie podmiotami tej współpracy są państwa i narody. Mhm. Tymczasem w tej chwili mamy no, Unię Europejską, która realizuje się w myśl tej zasady, którą wyraża kanclerz Niemiec. Angela Merkel, więcej e, e, Europy w Unii e, Europejskiej, to znaczy więcej instytucji. Więcej Unii w Unii. Więcej Tam, Unii, w Unii, więcej instytucji. E, w, znaczy więcej władzy dla instytucji, prawda? Czyli więcej kompetencji, a jednocześnie, jednocześnie uszczuplenie kompetencji e, państw. Czyli tak naprawdę więcej władzy dla Niemiec. Czyli I, y, właśnie, bo wiele osób mówi, że. Te mechanizmy rządzące Unią Europejską stają się coraz bardziej mechanizmami przymusu. Zgadza się Pan z taką, z taką tezą? Oczywiście, no mamy tutaj do czynienia z taką polityką, w stosunku również do Polski, czy do Węgier, prawda? Polityką takiej presji, wrogości, nawet powiedziałbym w stosunku do, 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 do państwa polskiego. Na ostatni przykład, no to są kwestie jeszcze wciąż przecież nierozwiązane, kwestie relokacji uchodźców. Przecież ci decydenci Unii Europejskiej zapowiadają, że w 2017 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej mają przyjąć 160 tysięcy. Tak zwanych uchodźców czy też imigrantów, i pod sankcjami finansowymi mówi się o, o tym, że państwo, które odmówi przyjęcia jednego imigranta, będzie, że tak powiem, wskazane na karę finansową w postaci 250 tysięcy euro, no, tam ostatnio mówi się 60 tysięcy, a poza tym jeszcze inne sankcje związane z ewentualnym na przykład uruchomieniem artykułu 7, co zresztą nie jest takie proste i chyba nie bardzo możliwe. No, ale zawsze na przykład można uruchomić mechanizm finansowy, nawet nie w postaci tych kar, o których mówimy, tylko na przykład o zablokowaniu dotacji unijnych, prawda, które płyną z budżetu unijnego do poszczególnych krajów. Dokładnie tak, dlatego wydaje mi się, że no odpowiedzialny rząd, rząd, w tym przypadku rząd polski, no też wyraźnie powinien powiedzieć, że poza Unią też jest życie, życie polityczne i jeśli będzie taka sytuacja, że decydenci Unii Europejskiej. Będą wywierali cały czas presję na Polskę, na inne kraje, gdzie jeśli będzie, że tak powiem, niszczona ta zasady um, chrześcijańskie, jeśli będzie niszczona ta zasada solidarności, dobrze rozumianej solidarności europejskiej, to, to rzeczywiście y, trzeba się zastanowić, czy w takiej Unii, gdzie nas nie chcą, po prostu musimy uczestniczyć? Bo trzeba powiedzieć, że także Unia bardzo wiele skorzystała na przystąpieniu również Polski do, do Unii Europejskiej, a zatem to nie jest tylko jakiś taki proces jednostronny. No ale w Polsce się przedstawia naszą obecność jako rzeczywiście pasmo sukcesów, no bo z drugiej strony też, no gdy spojrzymy na polską wieś, to w przeciągu tych 13 lat no radykalne zmiany. Rzeczywiście wieś się unowocześniła, ale z drugiej strony no też upadło wiele gospodarstw drobnych. Oczywiście, na pewno można powiedzieć, że wieś w jakiś sposób tutaj są pozytywne rezultaty. Chociaż też trzeba pamiętać na przykład o tym, że te dotacje w wyniku tych negocjacji pierwotnych zostały, że tak powiem, bardzo źle. Dla rolnictwa zostały bardzo źle wynegocjowane. Rolnicy polscy zostali pozbawieni takiej wysokości dotacji, jak na przykład rolnicy we Włoszech, Francji czy innych krajach, a poza tym mamy tak zwane limity produkcyjne. To niedawno, w 2015 roku, 1 kwietnia, Unia zniosła te limity produkcyjne, na przykład jeśli chodzi o mleko. Na trzeba jeszcze pamiętać, na cukier, prawda, i tak dalej. Ale wcześniej, tutaj... zanim zniesiono limity na cukier, zlikwidowano kilka. Ileś y, polskich cukrowni, które, y, które y, no, przerabiały buraki cukrowe, Oczywiście. była produkcja i, i po y... prostu y, skorzystały na tym koncerny zachodnie. Dlatego ja bym powiedział tak, kto najbardziej skorzystał? na przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, to niestety najbardziej skorzystała klasa polityczna, tak zwana klasa polityczna proeuropejska, zresztą nie tylko w Polsce, w innych krajach. Proeuropejska to znaczy taka, która realizuje interesy Unii Europejskiej wbrew interesom własnego państwa. W tym przypadku jest to głównie Platforma Obywatelska. nie jest sam Donald Tusk, który został przewodniczącym, tak, przewodniczącym, i, 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 przewodniczącym, y, przewodniczącym Rady Europejskiej no, z pokaźną z dość taką wyraźną sumą, wynagrodzeniem. I wszyscy, ale... i wszyscy panie redaktorze, tak. europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, którzy realizują w ramach Europejskiej Partii Ludowej po prostu te, te kwestie, które po prostu nakazuje wręcz mhm. realizować CDU-CSU. Panie doktorze, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, zapewniano nas, że to my jako Polska, kraj chrześcijański, katolicki, będziemy odbudowywać wartości w, w Unii Europejskiej. No a tymczasem okazuje się, że nam się narzuca pewne mechanizmy ideologiczne, jak chociażby gender. Oczywiście. Natomiast wydaje mi się tutaj, jak gdyby kwestia tego narzucania to też jest związana. Z jakąś taką determinacją działania polskiego rządu, władz państwa polskiego. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o kwestie obrony pewnych, pewnych zasad, ale z drugiej strony, żeby kształtować opinię chrześcijańską w Europie, to tutaj wymaga i partnerów, i współpracy. I tutaj rzeczywiście Unia Europejska no, po prostu próbuje robić wszystko, żeby to zepnąć, że tak powiem, tego typu działania na margines. Także można powiedzieć, że Unia Europejska realizuje zasady tak naprawdę antychrześcijańskie i takie mocno, że tak powiem, jakobińsko-rewolucyjne i laickie. Konkurencyjność też. Były te argumenty, pojawiały się w dyskusji, no i nadal się pojawiają, że jest swobodny przepływ towarów, usług itd. Tak Czy my na tym rzeczywiście korzystamy? No bo w perspektywie naszej mamy problem z dwutlenkiem węgla, mamy z pakietem klimatycznym. To będzie dla nas duży problem dla Polski, dla polskiej gospodarki. Czy Unia wymusi na polskich władzach akceptację dla tego pakietu? No, obawiam się, że będzie próbowała wymusić, prawda? bo jest to zaprzeczenie niestety polityki Solidarności. Otóż Unia Europejska nie liczy się. Ze specyfiką, z gospodarką poszczególnych krajów, tylko próbuje realizować własne interesy. Często niestety są te interesy zupełnie zbieżne z interesami najsilniejszych państw, czy właściwie można powiedzieć Niemiec w pewnym stopniu Francji, na przykład chociażby upadku stoczni polskich, prawda? Gdzie Polska została ukarana za, yy, za to, że państwo próbowało wspierać, pomagać, ratować po prostu stocznie, podczas gdy taki sam mechanizm zastosowano w Niemczech, dzięki czemu te stocznie przetrwały i tutaj nie było żadnych. Sankcji. Natomiast y, jeśli chodzi o ten swobodny nie, przepływ y, y, czy w ogóle wymianę handlową jakąś i <tuszy> y, tak dalej, to niestety Unia Europejska zmierza do takiego ujednolicenia. Y, wspomniany traktat lizboński mówi o tym, że jedną z instytucji ma być Europejski Bank Centralny, który ma harmonizować politykę. Podatkową. A zatem mamy do czynienia już właśnie z realizacją tego paktu fiskalnego, to znaczy polegającego na tym, żeby właśnie instytucje unijne, Bruksela, realizowała po prostu również spowodowała nadzór, można powiedzieć, nad polityką wręcz powiedziałbym gospodarczą, nie tylko polityką podatkową, ale również polityką banków i tak dalej. podatki, przypomnijmy, to jest jeden z filarów. Niezależności państwa, prawda? Własna polityka podatkowa. A jakie będą, będą losy euro, Pana zdaniem? No, w, w, wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim entuzjazm wśród y, społeczeństw, można powiedzieć, y, Europy Zachodniej, a na pewno w Polsce, w stosunku do euro. Wygos, można powiedzieć, no to związane oczywiście jest z tym kryzysem, który Unia Europejska przechodziła i przechodzi no, chociażby z przykładem, przykładem Grecji. Natomiast, no, jeśli chodzi o Polskę, może jeszcze powiem tak, że Polska zobowiązała się, czy też ci, którzy wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej, że Polska przystąpi do, do strefy euro, ale warunki zupełnie się zmieniły. To już nie jest kwestia tylko wymiany pieniądza, mhm. czy tej Unii Monetarnej, ale właśnie tej Unii. Fiskalnej, czyli właśnie koordynacji tej polityki, czy nadzoru nawet nad polityką bankową, polityką podatkową, polityką w ogóle gospodarczą. A zatem, projekt euro to jest projekt. Polityczny, a nie jest to projekt ekonomiczny. Marie Natomiast Le... wydaje mi się, że po prostu będzie to Europa tych dwóch prędkości, czyli tak strefa euro i. No to okaże się po wyborach we Francji. Marie Le Pen mówi, że jest za wyprowadzeniem Francji ze strefy euro. Gdyby tak się stało, to jaka jest przyszłość i samej strefy, ale też i Unii? No, Unia pewnie jeszcze będzie jakoś funkcjonowała, chociaż mamy oczywiście z procesem, yy, do czynienia z procesem głębokiej destrukcji, dezorganizacji pewnie to będzie dalej postępowało. Natomiast yy, myślę, że trzeba kibicować takiemu kierunkowi, yy, który prezentuje tutaj Le Pen, wystą wystąpienie właśnie ze strefy euro-Francji. No, myślę, że to jak gdyby być może wzmocniłoby również stanowisko takich krajów jak Polska, które po prostu nie chcą poddać się temu dyktatowi. Tak naprawdę Niemiec. Emmanuel Macron mówi w jednym z wywiadów, że jest gotów wprowadzić sankcje polityczne i ekonomiczne dla Polski w związku z tym, że do Polski w Polsce jest tańsza siła robocza, przepływa biznes, miejsca pracy. No i oczywiście tam sprawy związane z polityką i tak dalej. Pana zdaniem, tego typu wypowiedzi Macrona mu pomogą w tej kampanii, czy mu zaszkodzą? Myślę, że chyba nie pomogą. Natomiast no, powinna być też zdecydowana reakcja, mi się wydaje, ze strony Polski na tego typu wypowiedzi. Wypowiedzi no, skandaliczne, antypolskie. No, wyraźnie powinna po prostu być reakcja. No, nie, nie może być też milczenia z naszej strony, ale to pokazuje, że Jaki kierunek przybierze Unia Europejska w przypadku zwycięstwa Macron? To będzie oczywiście i kwestia federalizacji, ale również dalszej takiej, powiedziałbym, arogancji wobec innych, innych krajów. No i można powiedzieć, jak to będzie Unia Europejska wyglądała, jak będzie taki duet Merkel-Macron, gdzie oczywiście Merkel będzie tutaj stroną dominującą i Niemcy, ale to nic dobrego nie wróży dla Unii Europejskiej. A ja, pana zdaniem, jaki będzie wynik za tydzień? No, wszystko wskazuje, że wydaje się jeszcze, mimo wszystko, że być może Macron wygra, ale muszę przyznać, że rzeczywiście w tej chwili sytuacja jest bardzo zmieniać, jest dynamiczna, jeszcze jest sporo czasu tej kampanii, widać, że po prostu. E, wszystko może się wydarzyć. E, naprawdę Marine Le Pen ma szansę e, odnieść, odnieść zwycięstwo. No musi walczyć po prostu do końca. Tam widać jednak tą wolę, determinację. Dzisiaj 1 maja, tradycyjne święto Frontu Narodowego, związane oczywiście nie z komunistycznym, socjalistycznym świętem 1 maja, ale ze świętem właśnie e, Janny Dark i, 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 i po prostu świętem Frontu Narodowego, e, który jest od kilku lat, potężna manifestacja. Z drugiej strony mamy zamieszki lewactwa różnych grup, które po prostu. Próbują no, zmieniać tę sytuację, tę rzeczywistość. Można mówić na pewno o tym jakimś, nie wiem czy może nie, nie panice, ale poważnym zaniepokojeniu ze strony tego establishmentu polityczno-medialnego we Francji, ale także chyba nie tylko we Francji, ale również w Europie. A czy ten Brexit, który właściwie się odbywa, i też niektórzy się zastanawiają, czy do niego dojdzie, bo różne są też komentarze na ten temat. Pana zdaniem w jakiś sposób wpłynie na też na te wyniki francuskie? Myślę, że tworzy dość dobry klimat rzeczywiście. Nie tylko Brexit, ale i zwycięstwo również mm -hmm. Trumpa. Bo chodzi tutaj po prostu o to, że te społeczeństwa, te narody po prostu zaczynają mówić swoim głosem, że ta jak gdyby polityka poprawności politycznej jest nieco w odwrocie. Panie doktorze, no, czekamy na wyniki w, w, we Francji. No i też no chyba to będą wybory, które zadecydują tak naprawdę o przyszłości Unii Europejskiej, o kształcie Unii Europejskiej w znacznej mierze, prawda? Tak, a tutaj jak sobie wypowiedź Donalda Tuska, który uważał, że kilka dni temu, prawda, że Macron jest najlepszym kandydatem nie tylko dla Unii Europejskiej, ale i dla Polski, to pokazuje, że jesteśmy zupełnie na antypodach, że tak powiem, myślenia o Polsce Unii Europejskiej, że ten sposób myślenia, który prezentuje ta. Właśnie Tusk i tak dalej jest zupełnie rozbieżny z polskim interesem narodowym, polskim interesem państwowym, po prostu z interesem Polaków. Panie doktorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu. Naszym gościem był dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog, wiceprezes Prawicy Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny Polski punkt Widzenia jutro 21.40. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Dziękuję.